Witam serdecznie. Najtrudniej przeprowadzić wywiad sam ze sobą, ale spróbuję. Słuchajcie, jestem na połowie drugiego dnia testów ProInter 2024, gdzie testuje się rozwiązania narty na przyszły sezon. No i trajk jest tutaj dla mnie królem, ale taka ciekawostka, otóż jest bardzo dużo nart poza trasowa All Mountain. Nie wiem, czy dobrze się tak mówi, All Mountain, All Mountain, no nieważne. Gigantki, slalomki, taki semi, gigant, semi, slalom, takie pomiędzy, one chyba są najbardziej popularne, nie wiem, jak one się nazywają. Ale odnosząc to do trajka, to tak 90% czasu, jaki ja jeżdżę, to jeżdżę po czarnej trasie. Tam właśnie, przede mną. To jest czarna trasa. Właściwie cały czas tam jeżdżę. No jak wiecie, czarna trasa no jest wymagająca dla nart, dla umiejętności, dla normalnych, zwykłych ludzi. Natomiast taka ciekawostka, tutaj mam troszeczkę, mam narty już od nowego trajka, mam ostrzenie normalne, standardowe, mam posmarowane dobrze narty, mam trochę geometrię, mam inne stopy, inne elastomery niż w klasycznym trajku normalnym, to jest wszystko tak już od nowego trajka. I bardzo się cieszę, bo jeżdżąc cały czas po takiej trasie wykorzystujemy to, co jeżdżący na dwóch nartach muszą robić, zmieniając narty. My mamy, i teraz jeżdżę od 3-4 zjazdów, bo tam spotkanie miałem, a to też powiem ciekawostkę, od 3-4 zjazdów jeżdżę takim naprawdę krótkim slalomem, promień skrętu, nie wiem, 5 metrów, 4 metry i naprawdę idealnie funkcjonuje to na takim stromym stoku, w śniegu luźnym, w śniegu kopnym, w śniegu na lodzie. I później jest taki fragment fajnej trasy i przechodzę na gigantowy skręt, taki średni, i później na mega gigantowy, na pełnym ogniu. I właśnie to jest fajne, że trajk tutaj robi robotę. I naprawdę cieszę się, że mogę Wam to o tym poopowiadać, ale również podzielić się z takimi wrażeniami, uwagami, że ten nasz sprzęt jest multifunkcyjny i daje naprawdę niebo duże radości. Tutaj znajomi są, którzy jeżdżą, też testują narty, no i mówią, że no dzisiaj już trochę zmęczenie, tak? Drugi dzień, no fakt, że intensywne, czarne, czerwone trasy i testowanie, ale no wiadomo, no a ja cały czas, ogień cały czas na czarnej trasie i fajnie, czyli krótki, długi skręt, gigantowy, semigigantowy, półgigantowy, slalomowy, po prostu każdy i zawsze trajk daje przyjemność i zabawę i powoduje, że masz fan z każdego rodzaju śniegu, z każdego rodzaju stoku, nachylenia, tam na takiej czerwonej, bo ona tam ma fragmenty niebieskie, to też jest zabawa, kładę trajka do stoku. Po prostu jest cały czas niesamowita zabawa i to jest dużo fanu, dużo frajdy z trajka. A co do takich naszych przyszłościowych tematów, no to jest, pojawiła się taka fajna za Cortina d'Ampezzo, w takich dwóch ośrodkach narciarskich, wypożyczalnia, może coś z tego będzie. Rozmawiałem z przedstawicielem Związku Narciarskiego. No też może tu być fajna niespodzianka niedługo, ale wiecie, no to jeszcze trochę pracy trzeba, żeby to się tam bardziej rozwinęło. Oczywiście tam w jednym wpisie koledzy wojskowi odpisałem, że patrzą się na mnie na takiego trochę dziwny sprzęt, o może inaczej, tak? A później jak zobaczą, co na stoku ja robię, w jaki sposób jeżdżę, albo jak się tam kogoś nauczyłem, prezentuję, to każdy głową kiwa niedowierzaniem, że oni się nie spodziewali, że po prostu to wygląda jak wygląda, a na stoku staje się maszynką do zabawy. O! Dobre określenie. Maszynka do zabawy. Ski trike. Maszynka do zabawy na śniegu. Może to i być dobry hashtag. No co? Cieszmy się, że mamy trajka. Cieszmy się, że daje tyle radości. Niech też ta nasza zielona petarda, zielona mafia, zielona choroba się rozszerza. Niech to idzie w świat, bo potrzeba tego, żeby dać wielu ludziom sport zimowy, który by oni nigdy nie zaznali, bo kontuzja, bo problem, bo jakieś nadwagi, bo jakieś tam kolana, bo niemożliwość jazdy w butach narciarskich twardych. A trajk to jest to właśnie, co tygrysy lubią najbardziej. Ktoś ten napisał, Tomek napisał, ugryź ich, żeby zmienić ich krew na zieloną. I robię wszystko, żeby zmienić ich krew na zieloną. Także słuchajcie, maszynka do zabawy, jedziemy. A tutaj moje miasteczko namiotowe, flagi, no ładnie, wszystko jest fajnie. I depesz mode leci. A kto mnie zna, to wie, że jestem stary depeszowiec.
Dobre. Nie będę śpiewał, bo to mi nie wychodzi. Wszystkiego dobrego, z pozdrowieniami również dla depeszowców. Na razie.